We wrześniu w Elblągu odbył się 8. konwent morski. Rozmawiano m.in. o aktualnym stanie realizacji przekopu i perspektywach dla regionu po jego realizacji. W tym miesiącu w Elblągu odbył się konwent morski. W bibliotece mieliśmy możliwość pokazania naszego obiektu kultury. Na konwencie morskim byli przedstawiciele wszystkich dziedzin gospodarki morskiej i tematem przewodnim był kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną. Cieszę się z wypowiedzi, które usłyszeliśmy, że procedura wyboru wykonawcy jest na ukończeniu, a już wiemy też z ostatnich informacji, że 4 października ma być już podpisana umowa z wykonawcą, czyli rozpocznie się już ten prawdziwy etap inwestycyjny. W elbląskiej Bażantarni odbył się finał 26. akcji Sprzątanie Świata Polska 2019. W tym roku po raz kolejny świętowaliśmy Sprzątanie Świata. Jest to event, który już od wielu lat w naszym mieście występuje. Uczestniczyli w tej edycji przedszkolaki, którzy mieli bicie rekordu w postaci najbardziej licznej lekcji ekologicznej. Oczywiście całość również była pod patronatem prezydenta, ale i Departamentu Ochrony Środowiska. Pogoda dopisała, dużo maluchów uczestniczyło w różnego rodzaju konkurencjach, zajęciach proekologicznych i myślę, że tę imprezę Dnia Ziemi będziemy kontynuować. Samorząd Elbląga pozyskał ponad 2,5 miliona złotych na realizację 2 inwestycji drogowych. Tak jest, składaliśmy wniosek do wojewody warmińsko-mazurskiego o dofinansowanie z lokalnego programu dróg 2 naszych ulic. Jedna to Szarek Szeregów, która już jest zakończona, i druga, która już w zasadzie jest na ukończeniu, to jest dojazd do fabryki mebli od ulicy Mazurskiej. Całość dofinansowania to jest około 2,5 miliona, 70% tyle wojewoda dofinansuje nam te drogi. No to cieszę się z dwóch względów. Po pierwsze, że kolejne ulice są w dobrej jakości nawierzchni, jak również z tego, że no, pozyskaliśmy pieniądze zewnętrzne i dzięki temu możemy więcej w naszym mieście dróg realizować. Elbląg przygotował kolejny projekt dla seniorów, tym razem bezpłatne szczepienia. Przypomnę, że poprzednio objęliśmy kategorię wiekową dla dzieci, szczepienia na pneumokoki. Dziś mówimy o drugiej grupie, również podwyższonego ryzyka, czyli osób po 65 roku. Zachęcam do szczepień. Możemy tutaj tym programem objąć około 640 osób. Mamy 4 przychodnie, które będą w ciągu 2 lat realizować te szczepienia. Jest to przychodnia Zawada, Medicus 1, Alfa i Duży Medyk. Już dzisiaj zapraszam osoby, które ukończyły 65 lat, żeby wykorzystać ten moment właśnie szczepień przeciwko pneumokokom, dlatego że, tak jak mówimy, jest to grupa o podwyższonym ryzyku i mam nadzieję, że te działania samorządu wychodzą naprzeciw potrzebom naszych mieszkańców. Bo jak wiadomo, w zdrowym ciele zdrowy duch, więc warto o siebie zadbać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.